Halo, halo. Witam kochani ponownie. No niestety nie wiem, co się takiego zadziało, ale transmisja została zerwana. A więc witam ciepło i serdecznie w nowym miejscu. Czy ktoś z Was przybył do nowego miejsca? Czy przenosimy się na profil? Jak sądzicie, kochani? Halo? Czy mnie widać i słychać? Halo? O, witaj, Rafał. Słychać mnie dobrze, bo rozpoczęłam pierwszą transmisję i coś mi przerwało. Okej. To jeżeli widać i słychać, to przejdziemy do medytacji. Witam cię serdecznie. Moją dzisiejszą intencją, która mi przyszła taką przewodnią, to jest szacunek do siebie, poszanowanie siebie, bo jak też szanujemy siebie, to i szanujemy innych ludzi. Nie wiem. Coś tu zakłóca. No dobrze, spróbujemy w nowym miejscu i zobaczymy, jak to wyjdzie, czy ktoś do nas dołączy. A więc usiądźmy wygodnie, zrelaksujmy się, weźmy kilka oddechów spokojnych, radosnych, pełnych miłości. Dzisiaj czuć tą czystą miłość, ten szacunek. Rafał, czy nie ma zakłóceń? Halo? Halo, halo? Czy nie ma żadnych zakłóceń, bo ja mam jakieś dziwne zakłócenia, Rafał? Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Wszystko jest ok. Nie ma zakłóceń, rozumiem. Wszystko jest ok. Dziękuję bardzo. A więc już teraz oddycham ze spokojem i radością i czystą przyjemnością. Pozwalam sobie, aby radość, szczęście, miłość, szacunek i spokój wypełniły całą przestrzeń w moim sercu. Pozwalam płynąć tej miłości, szacunkowi wzdłuż mojego ciała, kręgosłupa i wypełnić
całe moje serce, całą moją duszę, całe moje ciało. Tak, już teraz w pełni jestem rozluźniona, odprężona. Przynoszę uwagę na moje stopy. Niech zostaną w pełni oczyszczone, zrelaksowane. Przenoszę uwagę na kostki, niech puszczają napięcia w łydkach, kolanach, udach, w genitaliach, w moim brzuchu, całej miednicy brzuchu, klatce piersiowej, barkach, karku. Tak, tu szczególnie na tych barkach zrzućmy ciężar, który niesiemy, który nabraliśmy. Tak, pozwalam sobie zrzucić cały ciężar z moich ramion, rozluźnić je, rozluźnić kark, całą moją głowę. Już teraz oddycham z szacunkiem, radością, miłością. To takie piękne czuć, szacunek, miłość i radość. Już teraz, gdy policzę od 5 do 1, będę jeszcze bardziej zrelaksowana, mój relaks się pogłębi i przejdę do oczyszczania moich czakr. 5, 4, 3, 2, 1. Już teraz jestem jeszcze pełni odprężona, zrelaksowana. Całe moje ciało jest zrelaksowane. Ja przenoszę uwagę na czakrę podstawy. Niech zostanie oczyszczona, rozpuszczona czystym boskim światłem. Cała nieczystość, całe poczucie winy, całe poczucie niemocy, całe poczucie niespełnienia, zniechęcenia, całe poczucie przeciążenia. Tak, pozwalam sobie rozpuścić całe poczucie przeciążenia na mojej czakrze podstawy. I już teraz przez oczyszczoną, rozświetloną, jeszcze bardziej zharmonizowaną, jeszcze otwartą, tak, jeszcze szerzej otwartą, aby mogła czerpać jeszcze więcej z ziemi, energii, jej siły, jej wszystkich mikroelementów i całego bogactwa. Tak, już teraz moja czakra wibruje cudownym światłem, otwarciem, a ja przepuszczam przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą czakrę podstawy, boską niewinność. Tak, jestem niewinna. Jestem niewinna, bezpieczna i w porządku. Zawsze i wszędzie. To tak cudownie czuć się w końcu niewinną. Tak długo latami wpajano mi tą winę i każdemu z nas. A więc teraz mocą światła Stwórcy zostaje rozpuszczony cały program poczucia winy. Cała jego ciężkość. Przepuszczam boską moc. Tak, jestem mocna mocą Boga. Przepuszczam boskie zdrowie. Jestem zdrowa, zdrowiem Boga. Jestem spełniona. Tak, już teraz przepuszczam cudowną energię lekkości spełnienia. Już teraz jestem spełniona zawodowo, uczuciowo, przyjaźnie, partnersko. Tak. To takie ważne czucie spełnione. Przepuszczam boską światłość i czystość. Przenoszę uwagę na czakrę podbrzusza. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czakrę podbrzusza przepuszczam cudowne światło zadowolenia, szacunku, docenienia. Tak, już teraz światło rozpuszcza wszelkie ograniczenia, poczucia
bycia przestraszoną. Tak, uwalniam wszystkie lęki, niezadowolenie, opory. Puszczam czucie się w niebezpieczeństwie. Tak, już teraz pozwalam sobie puścić napięcie, stan czuwania, który przejawiam na co dzień. Tak, sytuacja jest taka, jaka jest, a więc to napięcie. Zaprzysiłam się. Przepraszam. Już teraz przez czakrę podbrzusza przepuszczam czyste boskie światło. Światło oczyszcza, światło wiruje, światło rozpuszcza wszelkie blokady i wszelkie ograniczenia na mojej czakrze podbrzusza i wszystkim narządom jej przypisanym. Puszczają wszelkie dolegliwości pęcherza, jelita grubego, nerek, miednicy. Tak, to tak cudownie przepuścić boskie światło i poczuć energię uzdrowienia, nie tylko emocjonalnego, ale również zdrowotnego. Już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą czakrę podbrzusza przepuszczam boskie bezpieczeństwo, zgodę, wygodę, przyjemność, zadowolenie. Tak, to tak cudownie jest być zadowoloną. Szacunek, akceptację, tak. To tak cudownie jest poczuć boską akceptację, światłość i czystość. Przenoszę uwagę na czakrę splotu słonecznego. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czakrę splotu słonecznego przepuszczam światło. Światło oczyszcza, światło wiruje, światło rozpuszcza. Światło uwalnia. Całe poczucie braku, nieprzebaczenia. Całe poczucie trudu, wysiłku, zmęczenia. Niesienia tych wszystkich ciężarów przez życie. Już teraz światło rozpuszcza stare, chore emocje, które tak długo przetrzymywało w moim splocie słonecznym. Światło to rozpuszcza, a ja czuję się lekko i przyjemnie. I już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą czakrę splotu słonecznego przez nasz mikrokosmos, przez nasze centrum energetyczne przepuszczam cudowne światło spełnienia, boskiej obfitości, boskiego przebaczenia, radości, wdzięczności, miłości, światłości. Tak, już teraz czuję się lekko, przyjemnie i przenoszę uwagę na czakrę serca. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czakrę serca przepuszczam czyste boskie światło. Światło ma moc transformacji, przemiany. Światło ma moc oczyszczenia. A więc już teraz zostają rozpuszczone wszelkie pokłady smutku, samotności, osamotnienia, zmęczenia życiowego, czucia takiej ciężkości, takiej już niechęci. No ktoś to miał usłyszeć, takiej już niechęci do życia. Taka ciężkość żalu, smutku, bólu. Jakiś ból po stracie, tak, już zostaje mocą światła Stwórcy rozpuszczony. Już teraz, przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą,
czakrę serca przepuszczam czystą boską miłość, wdzięczność, współczucie, współodczuwanie. Miłość, miłość, miłość. To tak cudownie i lekko poczuć miłość i wypuścić z serca ogromny płomień miłości i wysłać ją do naszej mamy Ziemi, która tak bardzo teraz potrzebuje. Przenosz uwagę na czakrę serca. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez nasze centrum komunikacji, naszą czakrę gardła, przepuszczam czyste boskie światło, lekkości, łatwości, przyjemności. Tak, już teraz to cudowne boskie światło rozpuszcza wszelkie ograniczenia, zakazy, nakazy, zniewolenia, cały ciężar, cały trud, całą ciężkość w wyrażeniu siebie. Tak, już teraz pozwalam sobie rozpuścić wszelkie ograniczenia na gardle i już teraz otwieram się na przejawianie siebie jako istoty twórczej, kreatywnej. Już teraz swobodnie wyrażam siebie. Z lekkością, łatwością. Uwalniam się od lęku przed oceną, przed ośmieszeniem. Tak, już teraz zostaje to rozpuszczone. A ja dzięki temu mogę ze swobodą, lekkością, łatwością przejawiać się w życiu. Już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą czakrę gardła przepuszczam boską lekkość, łatwość, spontaniczność, przepuszczam wolność. Przenoszę uwagę na czakrę trzeciego oka. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czakrę trzeciego oka przepuszczam czyste boskie światło. Czyste boskie światło, które uwalnia całą nietrzeźwość, nieprzytomność, otumanienie, ignorancję, uwalnia i rozpuszcza cały niepokój, napięcie, tak, niecierpliwość, niepewność, niezdecydowanie. Mocą cudownego światła, światła Stwórcy zostaje to rozpuszczone. Światło miłości rozpuszcza, uwalnia wszelkie traumy, cały strach, wszelkie pozostałości po sytuacjach, które zapomnieliśmy, a które zostały głęboko zapisane w czakrze trzeciego oka i nie pozwalają nam zobaczyć siebie prawdziwie, czyli jako istoty duchowe, czyste, niewinne, boskie. Już teraz przez czakrę trzeciego oka przepuszczam trzeźwość, przytomność, cierpliwość, mądrość, pewność i zdecydowanie. Tak, już teraz jestem pewna i zdecydowana. Idę śmiało i odważnie, realizując swoje cele, marzenia. Bez względu na sytuację, jaka jest wokół, już teraz śmiało i odważnie biorę życie w swoje ręce. Już teraz przyjmuję świadomość, że za moje życie jestem odpowiedzialna tylko i wyłącznie ja. I każda istota, jeżeli weźmie odpowiedzialność w swoje ręce, to nam wszystkim będzie się żyło lepiej. A więc niech idzie ta intencja do wszechświata, aby wziąć odpowiedzialność za swoje życie i za to, co się dzieje. Przenoszę uwagę na czakrę korony. Przepuszczam czyste boskie światło, boskiej prostoty, piękna, prawdy, rzeczywistości. Tak, już to cudowne światło oczyszcza moją czakrę korony. Moja czakra jest oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. Tak, już teraz spływa czyste boskie światło.
czysty boski szacunek, zaradność. Tak, pozwalam sobie szanować siebie, miłować siebie. Tak od dziś postanawiam być dobra dla siebie, być łagodna dla siebie, szanować innych. Boże, dziękuję Ci za te inspiracje, które do mnie płyną. Ten cudowny przekaz dla tych wszystkich ludzi, aby poczuli czystą Twoją miłość, czyste światło. I niech uwolnią się wszelkie opory i lęki przed Bogiem u osób bądź osoby, która słucha tej medytacji. Pozwalam sobie pojednać się z Bogiem jako jedyną prawdą, miłością we mnie, w moim sercu. Proszę energię Ziemi o oczyszczenie i zasilenie. Wciągam poprzez stopy energię Ziemi. A poprzez czakrę korony spływa najczystsza energia miłości, światła i miłości. I płynie. I ten cudowny przepływ. Pozwalam sobie w tym cudownym przepływie pobyć i czerpać jak najwięcej. Pozwalam sobie czerpać z tej hojności, z tej miłości. Już moje serce jest otwarte na boską hojność i chętnie dzielę się z innymi. Już teraz w moim sercu spotkała się niebo i ziemia. Tak cudownie płynie, łagodzi i pozwalam sobie powrócić do tu i teraz, do rzeczywistości i do Was, kochani. Dziękuję za uwagę. Czy ktoś chciałby się przywitać, napisać coś? Przepraszam, troszeczkę dzisiaj nie wiem, czy jest taki dzień. Czy ktoś próbuje przeszkadzać, bo się zakrztusiłam śliną i dziś miałam problem z transmisją. Nie wiem, czy to dlatego, że nowe miejsce, czy taki dzień. Czy ktoś może nam w jakiś sposób tam próbuje przeszkodzić, żebyśmy tym światłem nie świecili. Światło jest czyste i cudowne. I z tym cudownym, czystym światłem, z tym cudownym przepływem żegnam się z Wami. I do wieczora. Mam jeszcze prośbę, abyście napisali, czy te medytacje są potrzebne dwa razy, rano i wieczorem, bo wiem, że duża część ludzi pracuje i trochę jest to chyba o godzinie 8 rano, nie do końca pasujące. Ja proponuję, żebyśmy się spotykali wobec tego raz dziennie. Na przykład o 18 albo 18.30. To już od Was zależy. A więc napiszcie mi, jakie rozwiązanie widzicie, bo w weekend możemy zrobić dwa razy dziennie, bo ludzie mają wolne. Ale teraz widzę, że muszą iść do pracy i jest poniedziałek, nowy tydzień. Dziękuję bardzo za uwagę i żegnam z miłością. Do następnego razu. Dziś o 18.00. Pa, pa.